niesamowitym wrażeniem, że tyle osób zechciało tutaj przyjść i pomóc w sprzątaniu dna rzeki Warty, a także brzegów, bo posprzątaliśmy bardzo dużo kapsli i, no i śmieci, które zostały tutaj w okolicy znalezione przez nas. Niesamowicie duża ilość, zobaczcie, worków. Kurczę, chyba więcej niż w zeszłym roku jednak, a myśleliśmy, że będzie mniej. Raz, dwa, trzy, cztery, ponad setka. A jak wam się podoba na akcji? Świetnie. Tak? Pozbieraliście dużo śmieci? Tak. A po co zbieramy śmieci, powiedzcie? Plecak stary! Czysto! Plecak stary! Ale przede wszystkim chciałbym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że żeście tutaj przyszli, że ta informacja tak doszła do ludzi. Bardzo wszystkim dziękuję też, których tutaj nie ma, ale którzy pomogli w zorganizowaniu tej akcji, którzy udostępniali nasze informacje. Niesamowicie dziękuję miastu Poznań za wsparcie tej akcji. Bardzo, bardzo też dziękuję Wodom Polskim, które tutaj z ekipą się zebrały. Bardzo dziękuję WOPR-owi, który pilnował tutaj bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję Aquanetowi, którzy już ponownie z niesamowitą ekipą zorganizowaną tutaj z dziećmi razem posprzątali nam. Partnerom Jacksonowi, Raymerin, Pawłoscy, którzy nam tutaj kolejny raz użyczyli narzędzi, żebyśmy mogli jeszcze sprawniej posprzątać te śmieci. Wszystkim wymienionym partnerom, ale przede wszystkim tym osobom, które tutaj przyszły, żeby pomóc. To, jakie mamy środowisko, to też świadczy o nas. I to, jakie ono jest czyste, to tak samo my będziemy zdrowi, już nie mówię o naszych dzieciach czy kolejnych pokoleniach. Zastanówmy się naprawdę nad tym, bo się dużo o tym mówi. Natomiast działać, działać, działać i jeszcze raz działać. Serdecznie wam wszystkim dziękuję.